są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading, a dziś w programie Maciej Leścioż, Łukasz Bardyn z CMC Markets. Dzień dobry. Zaczynamy od rynków giełdowych, wielkich, światowych, od amerykańskiego, od niemieckiego. Najpierw Frankfurt, Niemcy, DAX na szczytach tegorocznych. I można powiedzieć, jak oni to robią, że są tak wysoko, skoro mamy ciągle słabe doniesienia z gospodarki niemieckiej. No, dzisiejszy PMI przemysłowy zwłaszcza, ciągle niedobry, bo to mniej niż 42 punkty za październik. Widać, że inwestorzy patrzą w oderwaniu od danych makroekonomicznych, bo tu mamy po raz kolejny bardzo słabe PMI-e. Słabo wypada sprzedaż detaliczna, wszystkie dane z gospodarki niemieckiej wskazują na to, że mocno spowalnia, a jednak giełda niemiecka utrzymuje się blisko tych szczytów, więc doszło takiej konsolidacji, od pewnego czasu się utrzymuje w okolicach poziomu 12 870-875. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, podobnie, więc tutaj widać, że te rynki są ze sobą skorelowane, inwestorzy patrzą globalnie poprzez pryzmat giełd właśnie całościowo. I żeby te szczyty przebić, bo były podejmowane próby nawet przebicia tych szczytów historycznych na S&P 500, ale potrzebny jest jakiś taki solidny impuls, którego na chwilę obecną rynkowi brakuje. Także widać, że na dane nie patrzy. Jest pewnego rodzaju zagrożenie w postaci konfliktu handlowego, które nie pozwala jednak się przebić. Dopóki ta kwestia się w pełni nie uspokoi, chociaż już tak jest w miarę złagodzona, no to te szczyty nie będą przebite. Poprzedni raz na szczyty historyczne S&P 500 spiął się w lipcu, no i wówczas impulsem było luzowanie polityki monetarnej. W tym momencie perspektywa w dalszym ciągu jest luźnej polityki monetarnej ze strony Stanów Zjednoczonych, ale to już nie jest taka perspektywa, jak miała miejsce właśnie w czerwcu, czyli odejście od podnoszenia stóp procentowych na rzecz obniżek. S&P na szczytach historycznych w lipcu, właśnie potem we wrześniu również, tak. Teraz też wysoko. No ale czy sprawa tego wspomnianego konfliktu handlowego z Chinami może tutaj zaszkodzić rynkom giełdowym amerykańskim? Czy według mnie to jest taki czynnik, który w tym momencie jest często traktowany jako pretekst. I to też może być swoją drogą pretekstem do realizacji zysku, bo to, że się konsolidujemy w okolicach tych szczytów, to jest próba zapewne realizacji zysku w najbliższym czasie, więc może dojść do korekty. Być może takim impulsem będzie dzisiejsza wypowiedź Mike'a Pence'a, czyli wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. W zeszłym roku właśnie to Mike Pence, który jest nazywany takim złym chłopcem Stanów Zjednoczonych, bad guy, tak przynajmniej określają go dziennikarze Bloomberga, to on spowodował dość istotne zawirowania na rynku, wskazując na to, że to Chiny są winne, czy mogą spowodować zapaść gospodarczą Stanów Zjednoczonych. No i dość takie ma twarde stanowisko w kwestii konfliktu handlowego tej umowy. Więc jeżeli dzisiaj by się pojawiły jakieś takie sygnały, które ten optymizm związany z zeszłotygodniowym potencjalnym zakończeniem, czy sfinalizowaniem pierwszej fazy umowy handlowej zaprzeczyłyby temu, no to wtedy może się ta korekta nawet pojawić w tym tygodniu. To teraz rynek walutowy, euro, dolar. Ostatnie 2,5 tygodnia to jest czas wzmacniania się euro. W tym czasie przeszliśmy od dolara i 9,5 centa za euro do więcej niż dolara i 11 centów. Tutaj najważniejsza kwestia, że ten trend spadkowy, który był dość wyraźny, został przebity, wyszliśmy górą, przebity jest ten trend spadkowy, więc no jest więcej spokoju, więcej na tym, w tym momencie euro może skorzystać na wszystkich dobrych informacjach tak naprawdę, bo do tej pory było tak, że nawet jeżeli były jakieś dobre informacje, to rynek to trochę ignorował. No teraz jest lepiej. Na pewno Brexit, a dokładnie to, że oddala się ta kwestia Brexitu od umowy, właściwie oddaliła się. No i te wszystkie elementy korzystne dla funta, to myślę też pomogło euro. Jednak pamiętajmy o tym, że tak jak dzisiaj, te wskaźniki PMI generalnie dla Europy były słabe. Jest to kontynuacja też trendu, więc dalej gospodarka europejska jest w kiepskim stanie. Nie zmieni tego wypowiedź optymistyczna dzisiaj Mario Draghiego, ale tak naprawdę to było to trochę takie podsumowanie działań za jego kadencji, że te działania były dobre. No, jednak jeżeli porównać dynamikę
gospodarki w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, no to widać, że jednak działania Fedu były lepsze w ostatnim dziesięcioleciu i w ostatnim pięcioleciu również, więc no, o tym trzeba pamiętać. Euro odbiło, ale to może nie być trwałe, bo jednak cały czas różnica stóp procentowej jest znaczna na korzyść dolara i cały czas gospodarka również Europy, euro jest słaba. Wracamy do Niemiec, ale tym razem nie będziemy mówić o DAX-ie, tylko o tym, że Niemcy zwiększają rezerwy złota. Mają drugie co do wielkości na świecie rezerwy złota po Stanach Zjednoczonych. Mówimy tutaj oczywiście o Bundesbanku. Bundesbank ma ponad, ma mniej więcej 3,5 tysiąca ton. No, tak naprawdę to jest kilkanaście razy więcej niż nasze polskie rezerwy złota, chociaż ostatnio słyszeliśmy o zakupach robionych przez Narodowy Bank Polski. Tak, te rezerwy złota, niemieckie rezerwy złota systematycznie malały przez cały XXI wiek, to od końca lat 90. Bundesbank pozbywał się złota, natomiast teraz po raz pierwszy od ponad 20 lat dokonał zakupów, zwiększając swoje rezerwy. No jest to taki sygnał też dla rynku, że nawet Bundesbank reaguje na te dane, o których już dzisiaj mówiliśmy, na słabsze dane gospodarcze z rynku niemieckiego. No i też z drugiej strony jest to sygnał dla samego rynku złota. W tym momencie jesteśmy w takim dość istotnym punkcie, psychologiczna bariera $1500 za uncję. Więc tego typu sygnały mogą powodować zwiększenie się popytu. I tak to już są najwyższe poziomy. Byliśmy nieco wyżej, ale w dalszym ciągu są to okolice tych szczytów tegorocznych. No i to może pobudzać stronę popytową do dalszych zakupów inwestorów instytucjonalnych. Również inne banki, tak jak choćby Bank Polski, również te rezerwy w złocie mogą sprzedawać. No, to też swoją drogą będzie powodowało odejście w pewnym sensie od dolara. Także widać, że te rezerwy złota teraz biorą górę, to tak zwane bezpieczne przystanie również dla banków centralnych. To dobrze, że NBP te rezerwy zwiększył. Mamy rezerwy wyższe niż Szwecja i niż Belgia. Tak, ale to wciąż są bardzo niskie poziomy. Nie wiem konkretnie, jak Szwecja i Belgia ma rezerwy walutowe w tym przypadku. Podejrzewam, że to po prostu jest wybór pomiędzy rezerwami w dolarze, jak ma większość krajów, a tutaj rezerwy w złocie. Tutaj Niemcy i Stany Zjednoczone są wyjątkiem tutaj na tle innych w przewadze właśnie rezerw złota nad rezerwami walutowymi. I jeszcze na koniec pierwszej części, płaca minimalna w Polsce. Temat, który pojawił się krótko przed wyborami parlamentarnymi, ale po wyborach parlamentarnych też żywo jest komentowany, także przez ekonomistów, także przez przedsiębiorców. No jeśli trzymać się tej obietnicy partii rządzącej i zwycięskiej, to od 2600 zł brutto w 2020 roku dosyć szybko będziemy przechodzili do 3 i 4000 zł brutto. I na początku analitycy nie za bardzo wiedzieli, co z tym fantem zrobić, jakie prognozy, jak to dokładnie przeanalizować, ponieważ no, nie było punktu odniesienia. Owszem, są kraje z relatywnie wysoką płacą minimalną, są kraje w Unii Europejskiej z tego naszego bloku wschodniego, które bardzo drastycznie podnosiły płacę minimalną, ale robiły to z bardzo niskich poziomów. My nie robimy tego już, zobaczymy co będzie, ale przynajmniej według założeń ma to być raczej z wysokiego poziomu i ten stosunek w stosunku do średniej krajowej będzie bardzo duży. Więc na początku analitycy nie wiedzieli... Ale średnia krajowa też będzie być może uciekała, bo ci, którzy pewnie tak teraz zarabiają tyle, ile za chwilę będą zarabiali ci, którzy będą dostawali płacę minimalną, też będą chcieli dostawać więcej. Natomiast no, pojawiają się pierwsze wyliczenia i zaczyna przeważać bardzo negatywna opinia, szczególnie w związku z bezrobociem. To znaczy, że tak drastyczny wzrost tej płacy minimalnej może spowodować duże zwolnienia. Jeden z banków nawet podał taką liczbę 200 tysięcy pracowników do zwolnienia w przypadku tak drastycznych wzrostów. Ale warto też o innym efekcie wspomnieć. No, przyjmijmy, że, bo pamiętajmy, że osoby, które są
dopiero co zatrudnione, mają dość duże preferencje podatkowe. Więc one na najniższych stanowiskach mają relatywnie wysoką pensję. I teraz im będą starsze i na przykład będą awansowały, no to kwestia podatkowa się dla nich zwiększy i to nie będzie aż tak dużego oddalenia od tej płacy minimalnej, więc ten efekt również może być negatywny. Ja jednak wspomnę o tym, że jeżeli będzie bardzo dobry rozwój gospodarczy, dość duża dynamika i inflacja będzie rozpędzona, no to jeżeli w momencie wprowadzenia tak wysokiej płacy minimalnej będzie ten wzrost gospodarczy, to może tak negatywnego aż wpływu na gospodarkę to nie będzie miało. Na dzisiaj coraz więcej jest głosów już takich konkretnych, że tak. I kończymy pierwszą część programu Artyści Rynków. W drugiej części będziemy mówili o najlepszych markach świata. Jakiś czas temu podejmowaliśmy ten temat. Zobaczymy, co się zmieniło.